w internecie prezentowym wynoszącym około 48% całkowitego budżetu prezentowego. Skoro już pani wspomniała o jak właśnie jak wyglądają nasze przedświąteczne wydatki na tle wydatków innych narodów europejskich? Średnia europejska jest oczywiście wyższa, bo średnio polska rodzina wyda w przeliczeniu około 260 euro, natomiast średnia europejska rodzina wyda około 408 euro. Więc ta różnica jest. Co więcej, średnio Europejczycy wydadzą więcej na prezenty, bo ponad 50% budżetu. My wciąż jednak więcej, aczkolwiek to nie jest znacząca różnica, wydamy na żywność. No i tutaj, tak jak wspomnieliśmy, Niemcy, są Hiszpania, Włochy, w czołówce krajów, którzy dużo wydadzą na święta. Z Magdaleną Jończak z firmy Deloitte rozmawiał Arkadiusz Augustyniak. W zabytkowej dzielnicy Katowic górniczym Nikiszą w Cun trwa bożonarodzeniowy jarmark na Nikiszu. To jedna z największych przedświątecznych tego typu imprez na Śląsku. Odbywa się po raz 9. Jarmark daje nie tylko możliwość kupna niepowtarzalnych pamiątek i ozdób świątecznych, ale także spróbowania świątecznych specjałów, w tym tradycyjnej śląskiej moczki. Zachwala Waldemar i Jan ze Stowarzyszenia Fabryka Inicjatyw Lokalnych. Każda gospodyni ma chyba swój smak i swój rodzaj robienia moczki. Natomiast na pewno ta moczka, specjalnie postaraliśmy się, żeby wszystkie produkty, które są dostępne na Wigilię, były już teraz dla nas dostępne, więc i piernik, i pasternak w nim się znajdują. Także ona jest dokładnie ta sama moczka, którą ja w domu jadam, to przepis mojej mamy, jadam w domu na Wigilię. Na chłodny grudniowy dzień najlepsza jest jednak ciepła zupa, bodzianka. Stoi kolejka jest długa. Bodzianka z chlebem suszonym naszym Nikiszowieckim. 24 godziny w Polsce i na świecie. Czas kończyć nasz magazyn za chwilę. W Polskim Radiu 24 wiadomości. Dziękuję za uwagę. Maria Kurdyna, do usłyszenia. Polskie Radio 24. Powtórka programu. Autopromocja. Polskie Radio 24. To będzie czas na refleksję w Polskim Radiu 24. W poniedziałkowe wieczory rozmawiamy o tym, co dzieje się w nas samych. Odpowiadamy na kluczowe pytanie. Jak żyć? Razem z zaproszonymi do studia psychologami, socjologami i specjalistami z innych dziedzin wsłuchujemy się w głos samych siebie. Słowem, wszystko o tym, jak funkcjonujemy wśród ludzi. Interakcje. W Polskim Radiu 24 w każdy poniedziałek tuż po 23. Zapraszam. Agnieszka Kurta-Gilman. Minęła pierwsza. Polskie Radio 24. Informacje dnia. Na Łukaczka zapraszam. Trzeba zastanawiać się, jak ratować całą branżę, a nie poszczególne kopalnie. Mówił na konferencji prasowej przed zabrzeńską kopalnią Makoszowy przewodniczący Platformy Obywatelskiej. Według Grzegorza Schetyny najlepszym rozwiązaniem sytuacji w górnictwie byłby powrót do planu opracowanego przez jego partię. Powrót do tego programu, który robiliśmy. Konsekwencja. No, on został przyjęty, został wydyskutowany. No, przypomnę, został podpisany przez strony związkowe. Był akceptowany przez samorządowców. To był trudny kompromis, którego zawsze jest tak, że nigdy nie znajdą się ludzie, którzy są zadowoleni z kompromisu, ale to udało się zrobić, więc trzeba go po prostu kontynuować. Uczestniczący w konferencji marszałek województwa śląskiego Wojciech Sołuba apelował o ścisłe współdziałanie rządu z lokalnym samorządem. Konsekwencja liczby zakupowań, to jest konsekwencja zwalniania ludzi z pracą, spadną na barki samorządu. Dlatego tego miejsca raz jeszcze błagamy o kontakt, błagamy o rozmowę, błagamy o dialog, ponieważ sami sobie z tym problemem dajemy radę. W spotkaniu przed kopalnią Makoszowo uczestniczyli także posłowie Borys Budka, Zdzisław Gawlik i Krzysztof Gadowski. Rosyjski opozycjonista Michał Chodorkowski powiedział, że Rosjanie nie myślą tak, jak przedstawia Kreml. Był prezes koncernu Łukowski i założyciel fundacji Open Russia odebrał w Warszawie nagrodę Rycerz Wolności przyznawaną przez fundację imienia Kazimierza Pułaskiego. Michał Chodorkowski powiedział, że w świecie zachodzą obecnie wielkie zmiany, częściowo związane z globalizacją. Jednak wielu ludzi nie rozumie możliwości, jakie dają te zmiany i boi się ich. Laureat wyraził przekonanie, że na świecie będą zanikać bariery dzielące ludzi. Ja wierzę w to. Wierzę w to, że już niedługo na świecie nie będzie granic i ludzie będą mogli pracować tam, gdzie będą mogli najlepiej realizować siebie.
gdzie oni mogą najlepszym образом realizować siebie. Michał Kodorkowski został uhonorowany za swoje bezkompromisowe wysiłki na rzecz budowy rządów prawa, społeczeństwa obywatelskiego i promowania europejskich wartości w społeczeństwie rosyjskim. Ambasador Polski na Białorusi, Konrad Pawlik, spotkał się z grupą kilkudziesięciu nauczycieli języka polskiego w tym kraju. Pięciu nauczycielkom wręczył medale Komisji Edukacji Narodowej. Odznaczenia przyznała minister edukacji Anna Zalewska. Na uroczystości w ambasadzie Polski w Mińsku był nasz korespondent. Ambasador Konrad Pawlik zwrócił uwagę, że nagrodzone nauczycielki pracują w swoim zawodzie ponad 20 lat. Są również animatorkami polskiego życia kulturalnego na Białorusi. Jesteście takim jednym kolektywem nauczycielskim. Wzajemnie wymieniacie się doświadczeniami, wspomagacie, dzielicie materiałami. To jest bardzo ważne w waszej pracy. Mówił ambasador Pawlik, życząc jednocześnie nauczycielom radosnych świąt Bożego Narodzenia. Ala Makarewicz, nauczycielka języka polskiego z podstołecznego miasta Wołożyn, podziękowała w imieniu nagrodzonych nauczycieli. Cieszymy się, że nasz nauczycielski trud jest wysoko oceniony i doceniony przez państwo polskie. Ala Makarewicz w podziękowaniu za dobrą współpracę przekazała ambasadzie Polski na Białorusi i wydziałowi konsularnemu obraz namalowany przez jej uczniów pokazujący święta Bożego Narodzenia. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. Ambasador Konrad Pawlik zaznaczył, że polsko-białoruska umowa oświatowa, która niedługo powinna wejść w życie, ułatwi nauczanie języka polskiego na Białorusi oraz ureguluje warunki pracy polskich nauczycieli. W nocy spore zachmurzenie, na północy, w centrum i na wschodzie miejscami przelotne opady śniegu, nad morzem także deszczu ze śniegiem i samego deszczu. Rano na Pomorzu Wschodnim możliwe opady marznącego deszczu powodującego gołoleć, na Pomorzu miejscami mgły lokalnie marznące, ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura minimalna na północnym wschodzie od minus 8 do minus 6 stopni, na przeważającym obszarze kraju od minus 5 do minus 2, a nad morzem około plus 1. Wiatr słaby i umiarkowany na północnym wschodzie porywisty, zachodni i północno-zachodnim. W ciągu dnia zachmurzenie umiarkowane, miejscami duże, na północy, w centrum i na wschodzie, gdzie niegdzie słabe opady śniegu. Na Pomorzu Wschodnim opady deszczu ze śniegiem i deszczu, możliwe również opady marznącego deszczu powodującego gołoleć. Temperatura wyniesie dziś od minus 3 stopni na północnym wschodzie przez plus 1 w centrum do plus 2 na zachodzie, troszeczkę cieplej nad morzem, od 2 do 4 stopni powyżej zera. Wiatr słaby na północy kraju, miejscami umiarkowany zachodni. Polskie Radio 24. Słowa wszystko. Jest 5 minut po pierwszej, a teraz w Polskim Radiu 24 magazyn o nowych technologiach, czyli 24 poziom. Polskie Radio 24. Powtórka programu. Proszę bardzo, do dwudziestego. Czas wejść na 24 tak poziom. Jeszcze na tyżu ojca, to już w serce. W ogóle mówię, że jesteś, Boże, jesteś. Kasia Grzyńska i Przemek Pawełek. W dzisiejszej audycji zajmiemy się szeroko rozumianą tematyką cyberbezpieczeństwa, tematyką, która na poważnie wśród ekspertów, polityków zaczęła być traktowana jakieś 10 lat temu przy okazji ataków cybernetycznych na Estonię, ale z każdym kolejnym rokiem ten temat nabiera na wadze, na popularności, co ostatnio można było zaobserwować czy to w przypadku ataków hakerskich na system tramwajowy w San Francisco, ataków na amerykańskie serwisy społecznościowe, czy oczywiście ataków wykorzystanych później w trakcie kampanii prezydenckiej w Stanach Zjednoczonych. O tym będziemy rozmawiać już za chwilę, ale najpierw wiadomości. Polscy konstruktorzy zaprezentowali w Warszawie pierwsze polskie auto wyścigowe, Ariana Husaria GT. Swoją nazwą pojazd nawiązuje do polskich oddziałów kawaleryjskich z czasów I Rzeczpospolitej. Samochód może mieć pod maską nawet 650 koni mechanicznych. Do setki rozpędza się w 3 sekundy. Polskie auto wyścigowe powstawało w głowach projektantów przez 8 lat. Jego prototyp opracowano 5 lat temu, a w styczniu tego roku gotowy pojazd zaprezentowano na targach w Wielkiej Brytanii. Model nie ma homologacji, zatem nie można poruszać się nim jeszcze na zwykłych drogach, ale w przyszłości może się to zmienić. Krzysztof
jestem konstruktorem odpowiedzialny za stronę mechaniczną. Z doświadczeń, które już zdobyliśmy na porach, na testach, przeniesiemy je do wersji drogowej. Głosy silnika zachęciły do obejrzenia pojazdu na parkingu przed resortem wicepremiera ministra rozwoju Mateusza Morawieckiego. Ja jestem pełen podziwu, że udało się skonstruować taki projekt. Z myślą techniczną polską można wejść do środka. Auto ma niemal 5 metrów długości i 2 szerokości. Waży 1250 kg. Kolejne modele autorstwa polskich konstruktorów mają pojawić się pod koniec przyszłego roku. W zamyśle ma być to seria aut luksusowych. Michał Fedusia, Polskie Radio. Polacy wprowadzają na rynek pierwszą na świecie grę do nauki programowania dla najmłodszych, zatytułowaną Slotty Go. Jako jedyna łączy kartonowe klocki do pisania kodu z darmową aplikacją na platformę mobilną. Celem jest zachęcenie dzieci poprzez zabawę do rozpoczęcia swojej programistycznej przygody, jak również zaszczepienia w nich umiejętności logicznego myślenia, planowania, precyzyjnego prezentowania myśli, tak ważnych w wielu zawodach. Na głównego bohatera robota Scottiego czekają rozmaite misje. Zadaniem gracza jest pomóc kosmicie je ukończyć, co można zrobić sterując Scottim przy pomocy ułożonych słońców programów. Następnie za pomocą aplikacji gracz skanuje napisany przez siebie program, wykonując jego zdjęcie lub rejestrując wideo. Po zeskanowaniu programu Scottie wykona go w aplikacji mobilnej linijka po linijce, a gracz będzie mógł się przekonać, czy problem został prawidłowo rozwiązany. Gracz na bieżąco może weryfikować swoje pomysły i samemu zdecydować, jak dojdzie do celu. Produkt poznańskich naukowców może być wykorzystywany jako podstawowe narzędzie do wprowadzenia nauki programowania także w szkołach. Scottie Go przygotował zespół programistów i naukowców z Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego, blisko współpracujących z nauczycielami, praktykami, pracującymi z dziećmi w wieku szkolnym. Komercjalizacją projektu i jego rozwojem globalnym zajmuje się inkubator technologiczny NetTech. Aktualnie gra dostępna jest w polskiej, angielskiej i hiszpańskiej wersji językowej. Jej autorzy mają ambicje uczynić z niej produkt globalny. Outsourcing Partner, spółka technologiczna z Warszawy, wdrożyła nową, udoskonaloną wersję portalu GEOS, czyli Global Earth Observation System of Systems, znanej na świecie platformy służącej do globalnej obserwacji zjawisk naturalnych na Ziemi. Projekt zrealizowano we współpracy z Airbus Space and Defense dla Europejskiej Agencji Kosmicznej. GEOS to główne źródło dostępu do wysoko specjalistycznych danych wykorzystywanych przez zainteresowane grupy urzędników, naukowców oraz analityków zajmujących się stałą obserwacją Ziemi. Portal gromadzi i udostępnia dane obserwacyjne z ponad 200 milionów zasobów, m.in. zdjęcia naziemne, satelitarne, lotnicze oraz materiały badawcze z całego świata. Jednym z głównych wyzwań postawionych zespołowi ekspertów odpowiedzialnych za projekt było udoskonalenie portalu pod względem jego dotychczasowych funkcjonalności dla użytkowników. Dużym wyzwaniem było zastosowanie takiej technologii, która połączyła ze sobą dużą ilość stale spływających danych obserwacyjnych, a następnie umożliwiła użytkownikom korzystanie z nich i dzielenie się zasobami danych pomiędzy określonymi grupami ekspertów, wyjaśnia Bartosz Szkudlarek, Business Development Manager z Outsourcing Partner. Opracowaliśmy zupełnie nowy design oraz intuicyjny interfejs dla portalu, a także wprowadziliśmy szereg funkcjonalności zapewniających użytkownikom szybszy i bardziej intuicyjny dostęp do stale rosnących zasobów informacji dotyczących zróżnicowania bogactw naturalnych na całym świecie, dodaje Szkudlarek. Podczas oficjalnego spotkania z przedstawicielami Europarlamentu grupa 74 studentów uczelni technicznych z krajów Unii Europejskiej zaprezentowała swój postulat na rzecz cyfryzacji Europy. Dokument jest zbiorem pomysłów, których realizacja, zdaniem młodych specjalistów z sektora teleinformatycznego, przyczyni się do stworzenia lepszej przyszłości dla wszystkich mieszkańców Starego Kontynentu. Postulat został przekazany na ręce wiceprzewodniczących Parlamentu Europejskiego oraz członków Europarlamentu. Dokument jest efektem pracy laureatów elitarnego międzynarodowego programu edukacyjnego firmy Huawei Seeds for the Future. Głównym celem opracowania jest zwrócenie uwagi przywódców państw europejskich na zagadnienia związane z transformacją cyfrową. W oparciu o swoje obserwacje i wiedzę z zakresu nowych technologii, a także doświadczenia zdobyte podczas warsztatów w siedzibie głównej Huawei w Shenzhen, studenci podzielili się spostrzeżeniami na temat tego, jak nowe technologie mogą wpłynąć na poprawę jakości życia obecnych i przyszłych pokoleń. Obecnie program Seeds for the Future jest realizowany w 77 państwach na całym świecie. W Europie projekt zaangażowanych jest 27 krajów, gdzie od chwili rozpoczęcia pierwszej edycji w 2011 roku wziął udział ponad 700 osób. Czas na recenzję w naszej audycji. Zaczynamy od komiksu. Przemku, co dzisiaj? Elektra Assassin, czyli kultowy komiks z lat 80. Komiks o bohaterce, która jest nieźle znana fanom kultury popularnej z marnego kinowego filmu sprzed jakichś 10 lat. No i w postaci Elektry, która pojawiła się w Netflixowym serialu Daredevil w tej serii. W postaci, którą fani komiksów bardzo lubią. O czym jest seria Elektra Assassin, gromadzona w jednym pomieniu?
historia najemnej zabójczyni ze świata Marvela, zabójczyni wytrenowanej przez ninja. W komiksie przewijają się cyborgi, wybuchy, demony, jeszcze więcej ninja. Jest kolorowo spektakularny, kiczowaty w klimacie lat 80. No i ten kicz, który tutaj odciska piętno nad całością, też jest dosyć zamierzony, dlatego że mamy tu do czynienia z czymś między parodią a pastiszem przewiętego komiksu superbohaterskiego, pełnego przygód zupełnie niewiarygodnych, olbrzymiej broni, latających lotniskowców i tak dalej. Komiks fabularny nieco bełkotliwy, ważny z historii, z punktu widzenia historii gatunku, ale co najważniejsze, bardzo ładnie narysowany, namalowany różnymi technikami dzieło sztuki i co ciekawe, akcent polski, ale dosyć odległy, autor strony graficznej nazywa się Wincienkiewicz, Amerykanin, ale tutaj nazwisko mówi sporo pochodzenia tego pana. Elektra Assassin, zachęcam. Może fabularny nie jest to majsterszy komiks, który zdaje sobie sprawę z tego, że bawi się jednak zdaniami kliszami popkulturowymi, ale to jak wygląda, to dobry argument, żeby się z nim zapoznać. Kolejna recenzja, tym razem gra Mafia 3, gra, o której było głośno. No i teraz twoje krytyczne oko, da się grać czy nie? Da się grać, jak najbardziej da się grać. Gra jest pełna wersji na konsolę, nie sprawiała mi problemów zbyt dużych z kwestią płynności czy awaryjności działania. Działało ok. Solidna gra gangsterska w otwartym świecie typu GTA, no i to jest właśnie prawda, dlatego że gra nie zachwyca wyglądem. Wygląda jak gra z poprzedniej generacji. GTA 5 w momencie premiery na PS3 wyglądało lepiej niż teraz wygląda Mafia 3. Kolejna rzecz, Mafia 3 jest grą strasznie monotonną i powtarzalną, dlatego że misje, które wykonujemy, jednak są podobne jedna do drugiej w dużej części. Cały czas realizujemy podobne zadania. Gra od tej strony jest kalką GTA San Andreas przed lat 10 czy nawet 15, dlatego że mamy podobną fabułę, historia potrzeby gangsterskiej zemsty. Główny bohater Lincoln wraca z wojny w Wietnamie w roku 68. To tutaj mamy odpowiednik Nowego Orleanu, miasta, w którym się rozwija historia. Liczy na to, że najgorszy za nim, teraz będzie mógł z rodziną, znajomymi spokojnie sobie żyć. Okazuje się, że nie. W spektakularnym skoku na bank nie większość jego znajomych, to więc Lincoln postarawia się zemścić na gangsterach, którzy tego doprowadzili. Zemsta polega na przejmowaniu kolejnych terytoriów, likwidowaniu kolejnych osób mafijnych, by zlikwidować sobie prostej na czele organizacji. Ten schemat fabularny i schemat rozgrywki mieliśmy w GTA San Andreas lata temu, jak już wspomniałem. Z tym, że tamta gra była jednak dużo bardziej urozmaicona, dużo bardziej nowatorska. Mafia 3 jest jednak regresem, jeżeli chodzi o koncepcję gry w otwartym świecie. Fajne pomysły, że dzieje się to w roku 68, bardzo gorącym, czyli wojna w Wietnamie, to co działo się w Stanach Zjednoczonych, kwestia zabójstwa Kennedy'ego, która w podobnym okresie historii miała miejsce. Wszystko to się składa na ciekawe tło, które nie do końca zostało wykorzystane. Gra jest zrobiona ciekawie, że mamy wstawki dokumentalne bohaterów, którzy lata po wydarzeniach w formie wywiadu mówią o tym, co się wtedy stało. Wszystkie te nowatorskie pomysły zostają utopione w średniej grafice, powtarzalnej i mało nowatorskiej rozgrywce. Wisienką na torcie jest świetna muzyka, kapitalna ścieżka dźwiękowa. Około 100 utworów kapitalnie ilustrujących epokę. Czy to blues z Delty Mississippi, czy kawałki jazzowe, czy to kawałki Rolling Stonesów z epoki, czy muzyka rockowa, psychodeliczna, Jefferson z Airplane. Tutaj lista utworów wykorzystanych jest długa, znakomita, wszystkie utwory są świetne. No ale niestety efekt jest taki, że lepiej się w tej grze jeździ po mieście słuchając muzyki niż po prostu w tą grę gra. Blisko 800 młodych naukowców w konkursie naukowym. Ponad 17 tysięcy uczestników festiwali naukowych oraz 800 innowatorów podczas kongresów. To bilans 5 lat Explory. Od 2012 roku Fundacja Zaawansowanych Technologii pod szyldem Explory popularyzuje naukę, wspiera młodych naukowców oraz polskie innowacje. Program Explory to inicjatywa kreująca i promująca kulturę naukową oraz szeroko rozumiane innowacje. Główną ideą programu jest wspieranie zdolnych młodych naukowców w realizacji innowacyjnych projektów naukowych, między innymi pokazanie im, jak współpracować ze światem biznesu, mówi Zuzanna Ziejko z Fundacji Zaawansowanych Technologii. Faktycznie to jest taki trudny duet, ale to jest duet konieczny. Znaczy, te dwa podmioty muszą ze sobą funkcjonować. My często się też spotykamy z tym, że młodzi naukowcy mają fantastyczne pomysły, ale też nie umieją właśnie ich przekuć w biznes, czyli nie umieją ich rozwinąć. I te kongresy, które my organizujemy, to są miejsca, gdzie te dwa podmioty się świetnie meczują, czyli pokazujemy tą konieczność i możliwość właśnie
spotkania odpowiednich partnerów i absolutnie pokazujemy, że takie duety są konieczne. Jeżeli projekt naukowy chce się rozwijać, jeżeli mamy świetny pomysł, to my musimy jednak nad biznesplanem przysiąść, zastanowić się, jak ten nasz projekt będzie funkcjonował nie tylko dzisiaj w naszej głowie czy na kartce papieru, ale jak będzie funkcjonował przez najbliższe 10 lat i co on może nam dać w takiej dalszej perspektywie. Ale pomagają w tym nie tylko kongresy. W Explore od 2 lat realizowane są programy mentorskie we współpracy na przykład z Fundacją Startup Hub Poland. Mówi Karolina Sochacka właśnie z tej fundacji. Dotarcie do takich naukowców czy osoby, które prowadzą badania jest dosyć ciężkie, tak? Bo te osoby zazwyczaj bardzo często nie patrzą na to, jak mogą faktycznie rozwinąć ten swój koncept z punktu widzenia biznesu. Dlatego my jako Startup Hub Poland wchodzimy im z taką pomocną ręką, chcemy pokazać taką dobrą stronę biznesu, że faktycznie to się opłaca nie tylko dla nich, ale także dla całego społeczeństwa. Fundacja Zaawansowanych Technologii kładzie przy tym nacisk na innowacje w szerokim tego słowa znaczeniu. To są wszelkiego rodzaju nowości, które pojawiają się dookoła nas i którym możemy pomagać się rozwijać, które możemy w jakiś sposób przyjmować, akceptować i pozwalać im udoskonalać nasze codzienne życie. Jak pokazują badania, najbardziej innowacyjne są młode umysły. Dlatego flagowym elementem Explory jest konkurs naukowy Explory, do którego zgłaszać się może młodzież w wieku 14-20 lat. Laureaci otrzymują stypendia na rozwój projektów, uczestniczą w konkursach międzynarodowych Intel ISA w Stanach Zjednoczonych, Infomatrix w Rumunii, Inespo w Holandii oraz mają szansę rozwoju własnych projektów dzięki programom mentorskim. Mamy 150 zgłoszeń co roku takich młodych osób. To są gimnazjaliści, to są dzieciaki ze szkół ponadgimnazjalnych, z liceów. To są często też studenci pierwszych roków studiów. I to są pomysły tylko na papierze, czy już w jakiś sposób sprawdzone? Na bardzo różnym stadium rozwoju. Są takie, które już są faktycznie podparte jakimiś badaniami pierwszymi albo konkretnym pomysłem na to, jakie badania trzeba zrobić, żeby ten projekt stał się taki bardziej konkretny. I to są systemy komputerowe, czyli laureat edycji Explore 2015 roku zajmuje się bardzo intensywnie właśnie systemami komputerowymi. To jest młodzież, która zajmuje się naszym zdrowiem, czyli z konkretnymi przypadkami medycznymi, szukaniem konkretnych medycznych rozwiązań. Tych przykładów naprawdę jest mnóstwo. Jedną z osób, która zgłosiła się do konkursu jest Igor Kaczmarczyk. Zgłaszając się do Explore, podjąłem się sprawdzenia tematu, czy z bursztynu bałtyckiego można by ekstrahować różne substancje przydatne w medycynie, które mogą znaleźć zastosowanie we współczesnej medycynie w przypadkach trudno gojących się ran, zakażonych na przykład gąkowcem złocistym, ponieważ właśnie czytając stare źródła naukowe, natknąłem się na informację, że w czasach epidemii dżumy ludzie pracujący z bursztynem w Gdańsku, w Kaliningradzie nigdy nie byli zainfekowani. I zastanawiałem się, czy ten fakt można przenieść jakoś na współczesność. Konkurs Explore pokazuje młodym ludziom, że jeżeli masz innowacyjny, ciekawy pomysł, młody wiek tak naprawdę nie ma znaczenia. Placówki naukowe w Polsce są bardzo skore do pomocy, jeśli chodzi właśnie o takie osoby młode, które mają jakiś swój pomysł, bo ja nigdy nie spotkałem się z czymś takim, że ktoś mnie zakończył przed nosem, tak z wieloma jednostkami naukowymi współpracowałem i otrzymywałem pomysł. Innowacja bardzo silnie wiąże się z kreatywnością, czyli tak naprawdę z takim puszczeniem swojej wyobraźni i puszczeniem po prostu na wolność, czyli takim bez ograniczeń, bo jeżeli zaczniemy ograniczać swoje plany i marzenia, no to wtedy jakby sami obcinamy sobie tutaj możliwości rozwoju. Więc ja myślę, że jak najbardziej innowacyjność wiąże się z kreatywnością i z naszym absolutnie otwartym spojrzeniem na wszystkie pola. Aby wspierać pasję i możliwości rozwoju młodych naukowców, w Explore pojawiły się programy stażowe i mentorskie. Do tej pory w stażach uczestniczyło blisko 60 osób. Pozycja 24 poziom, a tematem dzisiaj jest cyberbezpieczeństwo w kontekście szerokim, globalnym, nie tylko nasze konto bankowe, ale bezpieczeństwo państw całego świata. Hakerzy zaatakowali w miniony piątek system komunikacji miejskiej w San Francisco. Klienci nie byli w stanie kupić biletów na przejażdżki, więc jeździli za darmo. Kierowcy autobusów otrzymali natomiast kartki z ręcznie wypisanymi trasami, którymi mieli się poruszać. Hakerzy zaszyfrowali też dane, a jak zadeklarowali, motywem ich postępowania były pieniądze. Za przygrywanie danych domagali się okupu. Nie trudno sobie wyobrazić, o ile poważniejsze byłyby konsekwencje podobnego ataku, na przykład na port lotniczy. Ale ostatnio coraz częściej mówimy o różnego rodzaju działalności hakerów i właśnie o tym dzisiaj będziemy rozmawiać z naszymi gośćmi w studiu dr Andrzej Kozłowski, cyberdefense24.pl. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. A telefonicznie jest z nami pan Wojciech Łaren z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Witamy pana. Dzień dobry, witam. Cyberbezpieczeństwo jeszcze 10 lat temu nie było traktowane aż tak poważnie, jak traktowane jest obecnie. Jakie znaczenie w kontekście szeroko rozumianego bezpieczeństwa państwa, strategii obronności, jakie znaczenie ma cyberbezpieczeństwo dziś? Oczywiście to już jest obszar, który został uznany za jedną z kluczowych dziedzin bezpieczeństwa, bo takim przełomowym momentem na początku zimnej wojny było uświadomienie sobie, że praktycznie granice nie istnieją w momencie, w którym
Główni adwersarze dysponują rakietami balistycznymi czy strategicznymi bombowcami, którymi można zaatakować w drugą stronę. Teraz też granice nie istnieją, bo można zaatakować dowolne państwo przy pomocy wirusów i w mniejszym lub większym stopniu utrudnić mu życie albo wręcz zdestabilizować funkcjonowanie takiego państwa. Więc od kilkunastu lat widać, że większość państw w swoich strategiach bezpieczeństwa narodowego uwzględnia cyberbezpieczeństwo jako kluczowy obszar działania. Oprócz tego rozwijają także osobne strategie cyberbezpieczeństwa, które już mają dokładnie pokazać, które obszary muszą być wzmacniane przy użyciu jakich środków, żeby osiągnąć ten maksymalny poziom zabezpieczenia. Co ważne, żyjemy w dobie zagrożeń niesymetrycznych, wojen hybrydowych i właśnie kwestie związane z cyberbezpieczeństwem, cyberatakami wpisują się w ten nurt. Oczywiście, że tak. Zagrożenia hybrydowe, które są wpisane w szerszy kontekst oddziaływania na dane państwo, aby osiągnąć jakieś cele polityczne, to może nie przemawiać tak bardzo do wyobraźni, ponieważ no, przeciętny odbiorca może sobie pomyśleć, no dobrze, zaatakują biletomaty albo jakąś tam sieć komunikacji, no to sobie poradzimy, no najwyżej będziemy chodzić na piechotę albo jeździć za darmo, ale oczywiście to może mieć dużo większe konsekwencje, różnego rodzaju działania, zwłaszcza ze strony państw, mogą pokazywać, że dysponują one o wiele większym potencjałem, którego zdradzać nie chcą, a na razie tylko sygnalizują, że gdyby chciały, to mogłyby w poważnym stopniu destabilizować funkcjonowanie państwa, mogłyby zaatakować sieci informacyjne, co w połączeniu z przeprowadzeniem nawet konwencjonalnej operacji wojskowej mogłoby zwiększyć jej skuteczność, ponieważ państwo nie byłoby w stanie skutecznie się zmobilizować do obrony. Można zaatakować oczywiście sieci energetyczne, co spowodowałoby też bardzo poważną destabilizację, nie mówiąc o systemach finansowych i bankowych. Więc to są bardzo poważne zagrożenia, których skala na razie widzimy właściwie, co można nazwać skutkiem góry lodowej, dlatego że wiadomo, że oprócz działalności hakerów, domorosłych czy grup przestępczych mamy do czynienia z rozwijaniem broni kybernetycznej i państwa niektóre przeznaczają na ten cel spore nakłady. Tego rodzaju broń ma jednorazowe zastosowanie, więc nic dziwnego, że nie chcą zdradzać tego, czym dysponują, ale w sytuacji kryzysu jakiegoś poważnego politycznego czy militarnego można by się spodziewać, że po takiego rodzaju zdolności też by sięgnęły, więc to oczywiście nie są żarty i to mocno wykracza poza zestabilizowanie systemu sprzedaży biletów. I dlatego myślę, że większość państw świata traktuje to bardzo poważnie. Doktor Andrzej Kozłowski, mówimy o broni, cybernetycznej broni. W takim razie możemy też porozmawiać o sposobach zabezpieczenia się przed atakami hakerów. Jak wiadomo, o tym mówimy wiele razy też na naszej antenie, no jednak ci, którzy chcą się bronić przed nimi, są o ten krok do tyłu, nie do przodu. Jak wobec tego podejść do tego tematu? To znaczy, na to musimy sobie uświadomić, w jaki sposób hakerzy mogą dokonać takiego ataku i można wyróżnić tak naprawdę dwa rodzaje tych ataków. Pierwszym jest atak, który polega na znalezieniu jakiejś luki w oprogramowaniu, czyli tak naprawdę w sprzęcie komputerowym, który używamy lub w jakimś programie, który używamy. I tutaj tak naprawdę jako my przeciętny użytkownik mamy niewiele do zaoferowania, ale drugim zdecydowanie poważniejszym, częściej wykorzystywanym sposobem przez hakerów jest ludzka naiwność, czyli tak naprawdę otwieramy załączniki od e-maili, które przychodzą z nieznanego źródła, wchodzimy na strony internetowe, których nie znamy i w ten sposób automatycznie się zarażamy. Więc tu jest taka kwestia, że najważniejszą rzeczą jest ludzka świadomość, jest uświadomienie tego zagrożenia i bezpiecznego korzystania z internetu, bo to może tak naprawdę powstrzymać bardzo dużą ilość tych ataków. Tak naprawdę. Ja bym zadał pytanie panu Lorenzowi. Czy przywódcy światowi, liderzy, przywódcy wojskowi, przywódcy państw zdają sobie sprawę, czy oni mają świadomość tego, jakie znaczenie ma cyberbezpieczeństwo dzisiaj? Myślę, że mają, a po wyborach w Stanach Zjednoczonych, to nawet jeżeli ktoś nie miał, to w tej chwili już zrozumiał, jakie to ma znaczenie. Praktycznie w amerykańskim wywiadzie nikt nie ma wątpliwości, że e-maile Hillary Clinton zostały wykradzione przez Rosjan i chyba rzadko
jeżeli w ogóle w historii mieliśmy ostatniej, najnowszej historii państw demokratycznych do czynienia z taką sytuacją, że drugie państwo mogło wywrzeć tak znaczący wpływ na przebieg wyborów, więc to z jednej strony może być ta broń cybernetyczna wykorzystywana w różnych działaniach, które tylko pokazują jakiemuś państwu, że musi się liczyć z drogimi działaniami natury tradycyjnej, militarnej, która może być wsparta też właśnie działaniami informacyjnymi, destabilizującymi, ale też widzimy, że to jest broń, która może być wykorzystywana do osiągania konkretnych efektów politycznych, nawet bez posługiwania się w najmniejszym stopniu tradycyjną siłą militarną. Więc to chyba wyraźnie powinno uświadomić politykom, z jakim zagrożeniem mamy do czynienia. Dziękuję bardzo panu Wojciech Lorenc, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Dziękuję bardzo. My wracamy do rozmowy w studiu o uświadamianiu problematyki cyberbezpieczeństwa, zagrożeń, które z nich wynikają. Mówi się od 10 tak naprawdę lat, tym sygnałem alarmowym, czerwoną kontrolką. Dzwonkiem były ataki na Estonię w 2007 roku, 10 lat temu. Tak, dokładnie. Tak naprawdę ten atak na Estonię, po tym jak został przeanalizowany w dokładny i szczegółowy sposób, okazało się, że wcale nie był taki groźny i był przeprowadzony przy użyciu prymitywnych ataków, tak zwanych denial distributed service, czyli to polega po prostu na zbyt dużej liczbie, wysyłaniu zbyt dużej liczby zapytań do danego serweru, przez co on się blokuje. Ale przyjęty naprawdę użytkownik Estonii, obywatel Estonii, nie zauważył nawet tego, że tych cyberataków, aczkolwiek one w mediach, które nagłośnione, spowodowały, że zainteresowały się dwie bardzo ważne organizacje, czyli NATO i Unia Europejska. I od tego czasu tak naprawdę obie te organizacje rozwijają swoje strategie, doktryny, jak również zespoły, które tak naprawdę mają przeciwdziałać cyber zagrożeniu. Mówi pan o ataku DDoS. Jest to atak uciążliwy, ale no, nie będący aż tak bardzo groźny, przynajmniej jak mogłyby być groźne cyberataki. Kolejny chyba też równie głośny incydent to kwestia wirusa, zaatakował irańskie wirówki zajmujące się materiałem rozszczepialnym, wirówki, które mogą być wykorzystane do produkcji broni atomowej. Atak nie do końca oficjalnie wyjaśniony. Mówi się o tym, że za wprowadzeniem tego wirusa do irańskiej sieci stoi Izrael. To znaczy, stoi Izrael, dokładnie jednostka 6200 i NSA. To już zostało podane przez dziennikarza The New York Times, potem to Edward Snowden również ujawnił, tylko administracja amerykańska oficjalnie się do tego nie przyznała. Ale jest to znany incydent, bo to musimy podzielić, bo tak naprawdę atak dnia distributed service jest możliwy do przeprowadzenia dla każdego, nawet dla małego dzieci i dziecka. Ostatnio mieliśmy zakłócenia w funkcjonowaniu serwisów Netflix i innych popularnych, między innymi Twittera na terenie Stanów Zjednoczonych, bo został przeprowadzony atak dnia distributed service na jedną z firm, która zajmuje się obsługą tych domen. Ten atak został prawdopodobnie doniesień amerykańskiego wywiadu przeprowadzony przez aktora niepaństwowego, czyli nie dysponującego tymi największymi, najbardziej zaawansowanymi zasobami. Jeżeli mówimy o Stuxnecie, to mówimy o zaangażowaniu dwóch tak naprawdę najpotężniejszych organizacji, najzdolniejszych informatyków do stworzenia cyberbroni, konkretnej cyberbroni, która atakuje konkretny cel, bo Stuxnet tak naprawdę, jeżeli by zainstalować to na pana komputerze, pani komputerze, czy na moim komputerze, nie zrobiłby żadnej krzywdy, ponieważ on był tylko i wyłącznie ukierunkowany na atakowanie konkretnych sterowników i konkretnego urządzenia firmy Samsung. Polskie Radio 24. Powtórka programu. To już prawie w pół do drugiej. Informacje dnia w skrócie. Pełna Łukawska, zapraszam. Minister Antoni Macierewicz wręczył patenty oficerskie alumnom żołnierzom. Uroczystość odbyła się w Katedrze Polowej Wojska Polskiego w Warszawie. Szef resortu obrony narodowej mianował na pierwszy stopień oficerski 250 księży alumnów wcielonych przymusowo w latach 1959-80 do służby w tzw. kleryckich jednostkach Ludowego Wojska Polskiego. Podczas uroczystości minister Macierewicz zaznaczył, że to ofiara księży, determinacja, wiara wbrew nadziei dała siłę Polakom, by odbudować ojczyznę i państwo. Gdy patrzy się na ofiarę księdza Jerzego Popiełuszki, gdy patrzy się na ten szereg zakatowanych, zamordowanych, poniżanych, wielkich polskich księży, nie ma słów wdzięczności, których by nie należało powiedzieć wam i to właśnie od ministra obrony narodowej. Bo powtarzam raz jeszcze, dzięki wam duch armii przetrwa.
księży otrzymali stopień podporucznika rezerwy, który nie wiąże się z żadnymi przywilejami przewidzianymi dla oficerów zawodowych. W zabytkowej dzielnicy Katowic, górniczym Nikiszowcu, trwa bożonarodzeniowy jarmark na Nikiszu. To jedna z największych przedświątecznych tego typu imprez na Śląsku. Odbywa się po raz 9. Jarmark daje nie tylko możliwość kupna niepowtarzalnych pamiątek i ozdób świątecznych, ale także spróbowania świątecznych specjałów, w tym tradycyjnej śląskiej moczki. Zachwala Waldemar Jan ze Stowarzyszenia Fabryka Inicjatyw Lokalnych. Każda gospodyni ma chyba swój smak i swój rodzaj robienia moczki. Natomiast na pewno ta moczka, specjalnie postaraliśmy się, żeby wszystkie produkty, które są dostępne na Wigilię, były już teraz dla nas dostępne. I piernik, i pasternak w nim się znajdują. Także ona jest dość dokładnie ta sama moczka, którą ja w domu jadam, bo przepis mojej mamy, jadam w domu na Wigilię. Jarmark na Nikiszu potrwa jeszcze dzisiaj. W województwie podkarpackim można tymczasem już jeździć na nartach. Tradycyjnie jako pierwsza sezon rozpoczęła wczoraj przed południem stacja Kiczera w Puławach Górnych w Beskidzie Niskim. Działają tam wszystkie wyciągi, także dla początkujących. W poprzednim sezonie stacje narciarskie w południowo-wschodniej Polsce korzystały przede wszystkim ze sztucznego naśnieżania. Teraz zima w górach zaczęła się od dość obfitych opadów. Mówi to Stanisław Druzda z Ośrodka Sportów Zimowych Kiczerawski. Naturalnego nawet dość sporo tego śniegu, ale na trasie tam zalegająca warstwa jest na tyle, że wystarczy, że spokojnie pojeździmy. Teraz jest naturalny śnieg i mam nadzieję, że odrobimy zaległą zimę i że będzie teraz taka podwójna zima. W Podkarpackiem jest kilkanaście wyciągów narciarskich, ale większość właścicieli czeka z inauguracją sezonu do świąt Bożego Narodzenia. Część stoków jest też w centrum i na północy województwa. Tam temperatura jest wyższa i śnieg na razie się nie utrzymuje. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 27 minut pozostało do drugiej. Wracamy do programu 24 poziom. Przemysław Pawełek, Kasia Gizińska i ich gość. Polskie Radio 24. Powtórka programu. Tak, z nas to właśnie wyjaśnimy dokładnie, co oznacza ta nazwa. To jest nazwa robaka, który został znaleziony w sieciach elektrowni ośrodka wzbogacenia uranu w Gdańsku. Później tak naprawdę po analizie tego kodu, bo ten Stuxnet, żebyśmy mieli jasność, ta sieć w elektrowni właścicie niepodłączoną do internetu. To była tak zwana sieć technologii RGAP, czyli nie podłączona do sieci globalnej, ale w jakiś sposób ten program wyciek do sieci globalnej, gdzie jak ktoś wycieka do sieci globalnej, to jest automatycznie analizowane przez wiele różnych firm, które się tym zajmują. No jeszcze też było wiadomo, że po prostu ten kod został znaleziony. Aczkolwiek musimy też pamiętać, że nie musimy się chociaż do Iranu, możemy sięgnąć za naszą granicę i na Ukrainę, ponieważ również doszło do pierwszego w historii ataku na infrastrukturę energetyczną, w której tak naprawdę doszło do blackoutu wskutek cyberataku. Na kilka godzin kilka milionów Ukraińców nie miało prądu. I oczywiście nie ma żadnej wątpliwości, że stali za tym Rosjanie. Rosjanie, którzy tą technologię budowy tej elektrowni znają lepiej niż Ukraińcy, co im bardzo ułatwiło ten atak. Zresztą ten robak, który spowodował ten blackout, był w sieciach 6 miesięcy. On przez 6 miesięcy tam przebywał, żeby akurat w konkretnym momencie odpalić i uderzyć i zadać takie, a nie inne straty. Dowołbym się do Stuxnetu jeszcze na chwilę. Wspomniał Pan o tym, że to była sieciowa infrastruktura zamknięta, odcięta od sieci zewnętrznej, odcięta właśnie w celach bezpieczeństwa, ale właśnie znowu ta świadomość cyberbezpieczeństwa najwyraźniej nie była dostateczna, skoro ten robak dostał się do systemu. Ktoś prawdopodobnie podłączył pendrive, który wykorzystywał w domu czy przy innych komputerach podłączonych do sieci, podłączył go do sieci wewnętrznej i był już za późno. To znaczy, jeżeli chodzi o kwestię dostarczenia Stuxnetu do sieci wewnętrznej, na to nas to są dwie wersje. Pierwsza jest, że wykorzystano tak zwane Human Intelligence, czyli agent Mossadu zinfiltrował tą instytucję i wgrał to oprogramowanie do wewnętrznych sieci. Druga jest, jak to pan powiedział, że jakiś naukowiec czy pracownik wziął swoje urządzenie, swój komputer, którego używał w pracy do domu i podłączył do sieci globalnej i w ten sposób został ten program przetransportowany, aczkolwiek należy podkreślić, że bez tego czynnika ludzkiego nie udałoby się przeprowadzić tej operacji. To jest czynnik najsłabszy w dalszym ciągu. To jest czynnik najsłabszy i tak naprawdę nie wiemy do końca, jak tutaj ten problem rozwiązać, bo problem, tak jak na początku wspominałem, jeżeli chodzi o luki w oprogramowaniu, być może zostanie w przyszłości rozwiązany poprzez sztuczną inteligencję, która programuje programy, ale jeżeli chodzi o ludzi, to niestety to jest tylko, że
albo pracujemy za szybko, albo nie mamy czasu, żeby wszystko sprawdzić. To nawet może być tak naprawdę, że pan dostaje e-mail od kolegi, który siedzi obok, a tak naprawdę to nie jest e-mail od kolegi, tylko to jest e-mail dostany z innej skrzynki pocztowej i to hakier tak naprawdę do pana pisze. To dobrze, bo wielu z naszych słuchaczy teraz może zadać sobie pytanie. Cały czas dążymy do tego, by wszystko było cyfrowe, by było elektroniczne, bo to nam ułatwia życie. Ale jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, to może się okazać, że to może nas zgubić. Czy tak jest? Oczywiście. Najlepszym przykładem jest tak zwany internet rzeczy, który czyni rewolucję, że pani lodówka, szczoteczka do zębów, wszystko zostanie podłączone do internetu. I ten sprzęt jest jeszcze gorzej zabezpieczony niż komputery. To naprawdę on jest niezabezpieczony. Ten właśnie ostatni atak, o którym wspominałem, największy wymiar w Digital Service, był przeprowadzony przy użyciu Internet of Things, czyli tego internetu rzeczy. Więc tutaj jest zdecydowanie duże zagrożenie i musimy też odpowiedzieć na pytanie, w jakim stopniu, jeśli chodzi o ochronę infrastruktury krytycznej, w jakim stopniu, gdzie jest granica między cyfryzacją, gdzie jest granica między, żeby łatwo to zdecydować, a żeby obsługiwać coś bezpiecznie. Ja zadam teraz pytanie uderzające w trochę dramatyczny ton. Czy można powiedzieć o tym, że aktualnie w momencie, kiedy my tu sobie siedzimy, rozmawiamy, ta globalna cyberwojna pomiędzy siłami amerykańskimi, chińskimi, rosyjskimi, i bardzo często mówi się o tym, jak został przeprowadzony jakiś cyberatak, albo doszło do wykazania sieci danych, nie tylko informacji o charakterze gospodarczym, ale też politycznym, militarnym, tutaj w Stanach Zjednoczonych. Mówi się o tym, że stoją za tym niezidentyfikowani hakerzy, którzy operowali z terytorium Rosji, albo którzy prawdopodobnie operowali z terytorium Chin. Nie wskazuje się palcem, nie mówi się o określonym państwie, ale są to sygnały dla osób z branży chyba dosyć jednoznaczne. To znaczy, musimy powiedzieć, że najwięcej cyberataków przeprowadzonych jest z terytorium Chin i Rosji, ale nie znaczy to, że za każdym cyberatakiem stoją służby albo rosyjskie, albo chińskie. Struktura tak naprawdę hakerstwa w obu krajach jest podobna i składa się z rzeszy tak zwanych patriotycznych hakerów, czyli to są osoby, które są patriotycznie nastawieni albo są członkami jakichś tam młodzieżówek partyjnych i posiadają najsłabsze umiejętności internetowe, używając najczęściej przygotowanych programów i oni przeprowadzają na przykład ataki denialne w District of Service. Potem w szczególności, jeśli chodzi o Rosję, mamy bardzo rozbudowane podziemie cyberprzestępcze, które wymierzyło większość ataków na zachodnie instytucje finansowe, za zgodą rządu, za przyzwoleniem rządu. I mamy najbardziej zaawansowane jednostki, które są na przykład zlokalizowane w ramach FSB czy GRU, którzy już zajmują się atakami, które są najpoważniejsze, tak jak na przykład ataki na skrzynkę pocztową Hillary Clinton. Zaletą ataków w tej przestrzeni jest ta tak zwana anonimowość. Oczywiście też nasze narzędzia śledzenia ataków i wykrywania sprawców rosną, ale musimy sobie wziąć pod uwagę, jak to się dzieje. W 2013 roku amerykańska firma stwierdziła, że jednostka w Szanghaju chińska jest odpowiedzialna za ataki hakerskie na Stany Zjednoczone. Tylko że ona stwierdziła to, ponieważ ci hakerzy pracujący dla amerykańskiej firmy włamali się do sieci wewnętrznych tej jednostki chińskiej i monitorowali ją i tak naprawdę obserwowali, jak ci chińscy hakerzy przeprowadzają ataki. I to trwało bardzo długi okres czasu. Z tego co wiem, to chyba 3 albo 4 razy w historii Stany Zjednoczone wprost stwierdziły, że ktoś stoi za cyberatakiem. Było to raz było dotyczyło to Chin, drugi raz dotyczyło Iranu, trzeci raz dotyczyło ostatnio Rosji. A ile razy stwierdzono, że to Stany Zjednoczone stoją za jakimś atakiem? Tak naprawdę do czasów ujawnienia przez Edwarda Snowdena dokumentów nie było jednoznacznych dowodów świadczących o tym, że Stany Zjednoczone przeprowadzają jakieś ataki. Poza atakiem Stuxnet. Tylko, że dlaczego? Dlatego, że Stany Zjednoczone są najbardziej zaawansowanym graczem w przestrzeni z największym potencjałem ofensywnym i po prostu najlepiej zacierali ślad. I zresztą Stanom Zjednoczonym, Amerykanom nie zależy na tym, żeby pokazywać się, bo ostatnio to robią rosyjscy hakerzy, to oni mówią, że okej, jesteśmy z Rosji, wiecie o tym, wszyscy o tym wiemy, ale i tak nam nic nie zrobicie. Jest to taki pewien pokaz sił, taka demonstracja, jak mamy przelot samolotów, odpalania rakiet, ćwiczenia wojskowe. I też jest pewna demonstracja siły i potęgi, że jesteśmy wielką Rosją, nikt nam nie jest w stanie niczego zrobić. Jeżeli chodzi o Amerykanów, z tego co wiemy, jeszcze była próba ataku na elektrownię w Korei Północnej, nieudana i bardzo rozbudowane działania szpiegowskie, bo jak Edward Snowden ujawnił NSA, tak naprawdę próba szpiegować wszystkich przywódców świata, nawet z tak zwanych krajów zaprzyjaźnionych, ale też powiedzmy sobie, że nie dziwmy się, bo taka jest praca wywiadu. Wrócę w takim razie do swojego pytania sprzed chwili. Czy w tym momencie możemy powiedzieć o tym, że trwa cyberwojna obejmująca tak naprawdę cały świat i główne mocarstwa, największych rozgrywających? To znaczy, jeżeli chodzi o
lubię, nie lubię troszeczkę słowa cyberwojna, ponieważ jest to troszkę potoczne. Wojna polega jednak na zabijaniu. Nie ma wojny bez ofiar śmiertelnych. W cyberprzestrzeni jednak nie mieliśmy żadnego ataku cyfrowego, który doprowadziłby do śmierci kogokolwiek. Cyberprzestrzeń stała się areną rywalizacji międzypaństwowej. Rywalizacji, która głównie polega na kradzieży informacji. Czyli tak naprawdę takie szpiegostwo, które przeniosło się, cały czas to szpiegostwo tradycyjne istnieje, ale to szpiegostwo przeniosło się również właśnie w świat wirtualny. Skoro 95% albo nawet więcej danych obecnie jest zdigitalizowanych, to wiadomo, że o wiele atrakcyjniej jest kraść te dane w cyberprzestrzeni, gdzie przez długi okres czasu niezauważenie możemy te dane, i to bardzo dużą ilość danych, wykradać. I tak naprawdę średnio się określa, że 206 dni potrzeba mniej więcej do wykrycia napastnika w sieci tak naprawdę wewnętrznej jakiejś firmy albo instytucji państwowej. Czyli z jednej strony mówi pan, że nie jest to wojna dlatego, że nie ma ofiar śmiertelnych, może właśnie dlatego mocarstwa idą w tą stronę, dlatego że można szybciej, efektywniej prowadzić pewne działania operacyjne, ale w formie cyfrowej i wszystko załatwiać w białych rękawiczkach. Znaczy, jeżeli przyjmiemy założenie, że wojna jest przedłużenie polityki, tak jak to Karl von Clausewitz w swojej najstarszej książce napisał, i spojrzymy na Stany Zjednoczone, to faktycznie te działania hakerów rosyjskich ostatnio były pewną zmianą, ponieważ wszyscy kradli te informacje, ale zachowywali dla siebie. Tutaj mieliśmy tą sytuację, że zostały te informacje wykradzione, a potem ujawnione w konkretnym celu, politycznym, czyli żeby wpłynąć na rezultat wyników wyborów w Stanach Zjednoczonych. Co jest precedensem. Co jest zdecydowanie precedensem. Niektórzy uważali też, że jest to atak już na infrastrukturę krytyczną, ponieważ uznaje, że proces wyborczy jest elementem infrastruktury krytycznej. A przypominając jeszcze, Stany Zjednoczone również zadeklarowały, że w przypadku cyberataku mogą odpowiedzieć konwencjonalnie. Oczywiście ten cyberatak musiałby mieć ogromne rozmiary, ale jest to stwierdzone wprost w strategii amerykańskiej, że jest możliwe, że będzie konwencjonalne. To może już na zakończenie podsumujmy to, z czym mamy teraz do czynienia. Powiedział pan w trakcie naszej audycji o ostatnim ataku DDoS, który miał miejsce w Stanach Zjednoczonych. Teraz również mówimy o ataku na Stany Zjednoczone. Czego możemy się spodziewać? Czy to, z czym mieliśmy do czynienia w przypadku serwisów internetowych, to jest dopiero początek, że ktoś na przykład próbował testować, jak wyłączyć internet. No i czy na przykład będziemy mówić o cyberatakach w kontekście na przykład wyborów w Niemczech, które się zbliżają. Jeżeli chodzi o wybory w Niemczech, jestem 100% pewien, że rosyjscy hakerzy zrobią wszystko, żeby Angela Merkel została skompromitowana i żeby nie wygrała tych wyborów. Nie wiemy tak naprawdę, w jaki sposób Angela Merkel obsługiwała swoją skrzynkę prywatną pocztową 10 lat temu, czy 6 lat temu, czy 5 lat temu, kiedy tak naprawdę, tak jak to państwo stwierdzili, cyberbezpieczeństwo nie było tak nagłośnione, jak jest obecnie. Bo Hillary Clinton popełniła te błędy, będąc sekretarzem stanu, czyli kilka lat temu. Być może celem będą jej polityczni sojusznicy z partii. Być może będzie próba jakichś manipulacji, takiej jak na przykład Rosjanie to próbowali grać, że uchodźcy zgwałcili dziewczynkę i jest wielki rewanż z tego powodu. Na pewno rosyjscy hakerzy zrobią wszystko, żeby Angela Merkel tych wyborów nie wygrała, albo żeby osiągnęła jak najmniejszą różnicę. Niemcy o tym już doskonale wiedzą. Niemcy wzmacniają środki bezpieczeństwa, jest nowa ustawa, jeżeli chodzi o ochronę danych osobowych, jest wzmocnienie skrzynek pocztowych, jeżeli chodzi o rząd. Więc Niemcy są świadomi tego zagrożenia i tak jak te Niemcy starają się wprowadzić środki. A jeżeli chodzi ogólnie o krajowe zagrożeń, to te zagrożenia tak naprawdę będą w trzech kierunkach ewoluowały. I pierwszym jest to na pewno zagrożenia dla integralności. I to są zagrożenia, które są najgroźniejsze, bo to są tak naprawdę ataki cyfrowe, takie jak Stuxnet, czy atak na elektrownię na Ukrainie, czy wcześniej w Niemczech, które po prostu mają za zadanie dokonanie takich zniszczeń kinetycznych. Drugą rzeczą jest tak naprawdę przeciwko poufności. I tutaj mamy wykradanie danych i być może ich późniejszą publikację. A trzecim rodzajem jest tak zwany na dostępność usług. Czyli to są te ataki denialis, czy to w serwis. I tak jak obserwujemy ataki na poufność i na dostępność, które są obecnie robione i będą jeszcze częściej robione, szczególnie przy wykorzystaniu internetu rzeczy, tak na integralność moim zdaniem też wzrosną. Czyli będziemy mieli więcej cyberataków, które będą owocowały tymi zniszczeniami fizycznymi. A czy jeżeli chodzi jeszcze o samą politykę, to wspomniał pan o tym, że jest Rosja, że są Chiny, że jest Korea Północna. Czy tutaj można wydzielić jakiś konkretny frontek, to przeciwko komu gra? Czy to jest globalny porozumienie? Nie do końca. Polityka tak naprawdę dotyczy również cyberprzestrzeni. Nie chodzi tylko wyłącznie o cyberataki, tylko kształt cyberprzestrzeni i kto kontroluje internet. I tutaj mamy podział oczywisty, czyli świat Zachodu, który chce utrzymania obecnego statusu quo z dużą rolą firm prywatnych, głównie zachodnich, amerykańskich. Chiny, Rosję, Iran i inne państwa autorytarne, które chcą dokonania zmian.
zmiany, jeżeli chodzi o kontrolę internetu, z większą kontrolą państwa, promowaniem tak zwanej suwerenności w cyberprzestrzeni, czyli że odzwierciedlenie suwerenności rozumiane w tradycyjny sposób również w internecie, czy jakakolwiek ingerencja w internecie, w sprawy wewnętrzne, to jest ingerencja normalna, jeżeli chodzi o sprawy wewnętrzne. Więc tutaj jest tak naprawdę ta linia podziału. Czyli że Rosja, Chiny, Iran, inne państwa autorytarne kontra demokratyczny świat zachodni. Bardzo dziękujemy za wizytę w studiu. Doktor Andrzej Kozłowski, cyberdefense24.pl. Dziękuję bardzo. Dziękujemy także my, Kasia Gliwińska. I Przemek Pawełek. Do usłyszenia. Polskie Radio 24. Powtórka programu. W studiu mamy pan Jerzy Dziemidowicz, Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych, menadżer do spraw banknotów. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Czy moje 100 złotych jest wegańskie, czy jest nasze, zwykłe? Pogubiłem się, bo ostatnio takie, zresztą pan na pewno o tym wie, informacje dotarły do nas, że są wegańskie banknoty i są takie niewegańskie banknoty. Nie wiem, czy nasze polskie, z którymi są po prostu. To znaczy tak. Rzeczywiście w ostatnich dniach świat mediów obiegła informacja o tym, że Weganie protestują przeciwko nowym banknotom o nominale 5 funtów, jako że jednym z surowców wykorzystywanych do produkcji podłoża, na którym banknoty są drukowane, to znaczy do polimerów, jest łój wołowy. Natomiast jeśli chodzi o banknoty polskie, to mogę powiedzieć, że od modernizacji banknotów polskich, banknoty zmodernizowane wprowadzane są do obiegu stopniowo od roku 2014. To znaczy w 2014 wprowadzone zostały banknoty o nominałach 10, 100, natomiast w lutym roku 2016 nominał 200 zł. W zmodernizowanych banknotach żadnych produktów pochodzenia zwierzęcego nie stosujemy, natomiast przed modernizacją banknotów jednym ze składników wykorzystywanych do produkcji papieru była żelatyna pochodzenia zwierzęcego. To rozumiem, że ten angielski pomysł to nie jest gdzieś taki widzimisię. Czy oni po prostu jeszcze tego kroku do przodu nie zrobili? Znaczy produkty, mówię o banknotach brytyjskich, wydawane są na podłożu polimerowym. Ale to można jakoś zamienić? To można jakoś ewoluować? Banknoty polimerowe mają zupełnie inne właściwości niż banknoty papierowe. To znaczy pierwsze banknoty polimerowe pojawiły się pod koniec lat 80. w Australii i od tych 20 lat można powiedzieć, że polimer stanowi pewną alternatywę wobec papieru, jeśli chodzi o druk banknotów. Banknoty polimerowe no, mają swoje zalety, mają też swoje wady, tak? Dużo można by o tym mówić, natomiast to chciałbym podkreślić, że z tego co wiem, no podłoże do druku banknotów brytyjskich nie jest jakimś podłożem szczególnym, to znaczy takie same podłoże Guardian polimerowe, no stosowane jest od 20 lat do druku banknotów w wielu krajach, m.in. Australii, Nowej Zelandii, Wietnamie, w Europie chociażby w Rumunii, Nikaragui, czy Nigerii, czy Tajlandii i z takimi protestami wcześniej no, raczej się nie spotkałem, tak? Natomiast ale spodziewałbym się pan takich protestów? No raczej nie, tak jak mówię, przez wiele lat produkt pochodzenia zwierzęcego żelaty nam był wykorzystywany w polskich banknotach. Osobiście nie pamiętam, żeby spotkało się to z jakimiś protestami, bądź żebyśmy w ogóle jakieś pytanie na ten temat. Banknoty trzeba sobie wyobrazić, na 25-lecie może kiedyś w przyszłości będą wyższe nominały, ale to już pytanie nie do nas, tylko do banku centralnego, który jest emitentem banknotów, który podejmuje decyzje co do projektu banknotów i wizerunków postaci. Przez, powiedziałbym, ostatnich kilkanaście lat prawdopodobnie żyliśmy w przekonaniu, że być może za lat 5, być może za 10 wprowadzimy w Polsce banknoty euro. Wydaje się, że ta perspektywa teraz jakby się oddala. Być może za parę lat doczekamy się nowej serii banknotów polskich, jako że tak naprawdę produkcja banknotów jest jakby ciągłym wyścigiem z fałszerzami, w związku z czym różnego rodzaju organizacje międzynarodowe, jak na przykład Interpol, zalecają, że co lat 6-8 powinno się bądź wprowadzać nowe serie banknotów, bądź modernizować. W związku z czym modernizację serii banknotów Władcy Polski przeprowadziliśmy w ostatnich latach, właściwie ostatnich banknotów 500 zł. Trudno mówić, że to banknot zmodernizowany, bo jest to nowy banknot, ale niejako domykający tą samą serię będzie wprowadzony do obiegu na początku przyszłego roku. W związku z czym być może nowej serii banknotów się doczekamy, ale tak jak mówię, to raczej pytanie do emitenta. A taka akcja modernizacyjna to duża akcja logistyczna? To jest bardzo duża akcja logistyczna. To znaczy
Powiem tak, z punktu widzenia technicznego modernizacja banknotów jest w pewien sposób trudniejszym procesem niż projektowanie nowej serii, ponieważ jakby założenia przy modernizacji banknotów polskich były takie, żeby zachować jak najwięcej elementów z istniejącej serii banknotów polskich, natomiast aby do banknotów tych dodać nowe, nowocześniejsze, lepsze zabezpieczenia przed fałszowaniem, to był zasadniczy pierwszy cel modernizacji, a drugi, aby banknoty były lepiej dostosowane do wymogów różnego rodzaju urządzeń, które funkcjonują na rynku, ponieważ seria Władcy Polskiej, przypomnijmy, była projektowana na początku lat 90., kiedy nie były jeszcze w powszechnym użyciu różnego rodzaju urządzenia typu wpłatomaty, bankomaty przyjmujące banknoty, czy automaty sprzedające bilety. W tej chwili banknoty muszą być dostosowane nie tylko do wymogów obiegu w sensie zabezpieczenia ich przed fałszowaniem, ale muszą mieć tak zwane zabezpieczenia do odczytu maszynowego, zabezpieczenia, które są czytane przez maszyny. I tu wracając do modernizacji, mając pewne ograniczenie, jakim jest istniejący projekt graficzny i niejako dodanie tu nowych zabezpieczeń, a zwłaszcza tych zabezpieczeń do odczytu maszynowego, no było, powiedziałbym, dość dużym. I to jest trudniejsze często niż zabezpieczenie nowego banknotu. Dokładnie. Projektując nowy banknot, można mieć od razu na uwadze, jakie zabezpieczenia chcemy zastosować, jakie są wymogi poszczególnych cech do odczytu maszynowego, a tu mamy, powiedziałbym, dość skomplikowane wymogi mówiące o tym, że elementy różne magnetyczne muszą być od siebie oddalone, na przykład o minimum 10 mm. Jeżeli mamy element magnetyczny z przodu, to banknot to z tyłu w tym samym miejscu nie może takiego elementu być, bo będą się wzajemnie zakłócać i tak dalej. W związku z tym jakby projektując banknot od nowa i przewidując to wszystko, myślę, że w pewien sposób byłoby łatwiej. No tak musieliśmy na pewne kompromisy się godzić, żeby nie, w cudzysłowie, nie zepsuć tego wizerunku banknotów, a żeby jego funkcjonalność poprawić i aby te zabezpieczenia na pierwszy poziom. Żeby ciągle ten krok do przodu być przed fałszerzami. A proszę powiedzieć, jak to jest szerokie grono, które bierze udział w takiej akcji modernizacyjnej? Rozumiem, że państwo z jednej strony musi być jakiś oddział policyjny, kryminolog, czy na przykład przedstawiciele banków, czy producenci tych urządzeń, maszyn, bankomatów, płatomatów. Czy... Właśnie ważną rzecz pan poruszył, jaką są konsultacje z producentami bądź użytkownikami urządzeń. Znaczy, trudno mówić tutaj o jakichś generaliach, ponieważ każdy bank centralny planuje sobie ten proces projektowania i modernizacji banknotów po swojemu. No, w naszym przypadku na pewno w modernizacji banknotów brał udział projektant serii banknotów, którym był pan Andrzej Heidrich, specjaliści z Departamentu Emisyjno-Skarbowego Narodowego Banku Polskiego, jak również grono osób z Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych. Nasi graficy i nasi specjaliści do spraw zabezpieczeń proponowali pewne zabezpieczenia. Oczywiście producenci papieru, drukarze, przeprowadzaliśmy różnego rodzaju testy, natomiast po stronie emitenta banku centralnego leżała duża część tej operacji pod tytułem konsultacji z producentami urządzeń. Bo trzeba właśnie wyobrazić sobie, że jeżeli w kwietniu roku 2014 wprowadzane były do obiegu nowe banknoty, no to te banknoty musiały być rozpoznawane i czytane przez urządzenia. I bank centralny przygotowywał taki zestaw banknotów testowych dla producentów urządzeń, które mogli wypożyczyć przedtem, żeby na tej podstawie te swoje urządzenia dostosować. Czy taki banknot 5-funtowy z wypuszczą zwierząt jest trwalszy na przykład niż nasze 100 zł nowe? Generalnie uważa się, że banknoty polimerowe są trwalsze od banknotów papierowych. Tak, główną zaletą, jeżeli mówimy o banknotach, chcemy porównać do banknotów, ale to średnio możemy powiedzieć. Oj, trudno tutaj też wyobrazić, różna jest czas życia różnych nominałów, to znaczy im niższy nominał, tym żyje krócej. Myślę, że to krótsze niższe nominały to prawdopodobnie do jednego roku, wyższe nominały to trafią kilka lat przeżyć do obiegu. Natomiast jak wprowadzane były do obiegu pierwsze banknoty polimerowe, to były one reklamowane przez dostawcę podłoża, że wytrzymują one w obiegu, że są dwa razy droższe, ale wytrzymują w obiegu 4 razy dłużej niż banknot papierowy. Z tego co wiem, to nie jest to 4 razy, ale rzeczywiście wytrzymują dłużej. Natomiast trzeba powiedzieć, że bankowy polimerowe mają też swoje wady, tak? To znaczy niewątpliwie taką podstawową wadą polimerów jest wchłanianie farby, o ile w bankach papierowych
farba wchodzi w głąb podłoża papierowego, tak można powiedzieć, tak na podłożach polimerowych farba utrzymuje się na powierzchni banknotu. W związku z tym tak naprawdę po pewnym czasie funkcjonowania banknotu w obiegu zaczynają się ubytki w rysunku. I o ile w przypadku banknotów papierowych takim podstawowym czynnikiem, który powoduje wycofywanie banknotów z obiegu, z powodu ich zużycia, są wady papieru tak naprawdę. Gniecenie, podarcie, po prostu takie fizyczne zużycie papieru. Tak, 25-lecie Radia Maryja. Zalewski też tam z Rydzykiem się całuje, no i co? Po prostu wycierają się. Poza tym w banknotach polimerowych jest, powiedziałbym, no znacznie uboższa gama kolorystyczna może być zastosowana tych banknotów. Także jeśli chodzi o zabezpieczenia, no są zabezpieczenia typowe dla polimerów, jak różnego rodzaju okienka, przy czym okienka pojawiły się ostatnio w banknotach papierowych, na przykład euro. Natomiast są zabezpieczenia typowe tylko dla papieru, których nie możemy zastosować w polimerach. Co uboższa, podejrzewałem, że ten banknot również dobrze wygląda. Nie będziemy dzielić na rady, które banknoty w Polsce wytworzy na pilotę wreszcie. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję za rady 24. Polskie Radio 24. Powtórka programu. Polskie Radio 24. Polskie Radio 24. Informacje dnia. Paulina Łukawska, zapraszam w Muzeum Powstania Warszawskiego po śmierci.